Wakacje już za nami, a co za tym idzie, rozpoczynamy nowy sportowy rok szkolny. Jak przebiegły tegoroczne wakacje oraz jakie plany i nowości szykujecie na nadchodzące miesiące? Te wakacje były bardzo wyjątkowe, ponieważ jak nigdy do tej pory zorganizowaliśmy wypoczynek dla prawie 1000 osób. 8 turnusów półkolonii, zarówno dla dzieci szkolnych, jak i dla przedszkolaków, zarówno dla dzieci polskich, jak i ukraińskich, co daje w sumie 500. Do tego 6 obozów, 4 kolonie. Więc tego trochę się nazbierało. No na szczęście, powiem, udało nam się tą kadrę złożyć do końca. Z racji tego, że półkolonie szły równocześnie i dla dzieci szkolnych, i dla dzieci przedszkolnych, więc tej kadry trzeba było. Ale dzięki temu, że udało nam się przeszkolić nową kadrę, świeżą, która przyjechała ze świeżymi pomysłami i świeżym, że tak powiem, spojrzeniem, no to udało nam się domknąć te wakacje w zasadzie bez większych problemów. To jakie właśnie nowości będą w nadchodzących miesiącach? Jakie zajęcia? Czy zaczniecie wprowadzać jakieś nowe zajęcia? Przymierzamy się. Od 12 września generalnie startujemy już, myślę, pełną parą. Mamy kilka nowych projektów. Jednym z nich będzie prawdopodobnie nowa sekcja piłki siatkowej plażowej, a do tego wspólnie z AZS-em zaczynamy realizować program Aktywny Małolat, czyli do naszych zajęć w przedszkolach, które już realizujemy, dokładamy jeszcze ekstra po jednej godzinie, w związku z czym nasze przedszkolaki w mieście Opolu będą miały, mam nadzieję, w tym roku bardzo dużo zajęć sportowych.